Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Mistrzowie jeszcze się obronili, ale ci młodzi gdzieś tam napierają z tyłu. Fajnie, fajnie. Muszę pogratulować. Gratulowałem Danielowi. Widać, bardzo dobra robota i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony. Nasi zawodnicy też mówią, że jak popatrzyli, to nie mogli uwierzyć. Muszą poznać trochę tych chłopaków, ale powiedz mi, namieszali ci trochę w głowie tak pod kątem inauguracji sezonu? Będziesz się zastanawiał i tych konkursów w Wiśle przede wszystkim. Będziesz się zastanawiał, czy któregoś z tych młodych rzeczywiście gdzieś nie spróbować? Na pewno, jak na pewno przychodzi to na myśl dopiero Wiśle na Puchar Świata, ale dlaczego nie, jak będą tak skakać, to będziemy się starali zawsze wystawić tych najlepszych, bo będą też zresztą co nie pojedzie do Tagilu i do Kusamo trénować i jeżeli ktoś będzie dużo lepiej skakać, to pewnie, że tak. Mistrzem Polski Piotr Żyła, fantastyczna dyspozycja. Zmienił się tak w tym locie trochę ten Piotrek chyba. Ja bym nie powiedział dużo. Nie, wiemy, Piotr ma bardzo dobre czucie w locie. Jeszcze tam czegoś brakuje, żeby bardziej tej rotacji było, ale te skoki już były na bardzo fajnym poziomie. Takie agresywne, powtarzalne przede wszystkim, jeśli chodzi o odległości, a tego czasem brakowało u Piotrka. Tak, ale już przez ten tydzień Piotr pokazywał na dłużej i wczoraj też na treningu podobne stabilne skoki i dziś wykorzystał, powtórzył to, co teraz w treningu pokazuje. Piotrek tak mocno akcentuje szerokie te narty, ten tak zwany styl Hanie, którzy mówią od litery. To rzeczywiście pracujecie nad wypracowaniem tego stylu, czy to po prostu tak u Piotrka jest i on tak... U Piotrka jest, on ma fajne czucie i właśnie rozszerza te narty, bo czuje, że go podnosi. Na pewno każdy ma tą figurę w locie inną. Piotr ma bardzo fajne czucie i dlatego widać, że to działa. A to jest przyszłość, myślisz, skoków? Gdzieś takie latanie z bardzo szeroko rozpostartymi nartami? Nie powiedziałbym. Jest to indywidualne i nie wszyscy by chyba tak potrafili. To jest bardzo ważny tydzień, pierwsze skoki na torach lodowych. Nie wszyscy zadowoleni. Kamil na przykład mówi, że oj, nie tak to się miało rozpocząć, ale tłumy tutaj w Zakopanem, bo gdzie się nie ruszymy, to jakieś ekipy. Tutaj Stefan Horngacher, tutaj Szwajcarzy, tutaj troszkę słabsze teamy. Podejrzewam, że wszystkiego na te mistrzostwa nie wyjęliście, jak chodzi o sprzęt. Tutaj troszkę macie świadomość, że rywale są blisko, że mogą podpatrywać? To nie, ale mieliśmy tu trening zamknięty na dużej skoczni. Na pewno coś próbowaliśmy. Pewnie, że musimy tego ukrywać, testować. I do samego końca jeszcze będziemy te rzeczy sprawdzać. Michał, mamy się martwić o Kamila? Czy to wszystko przebiega tak, jak powinno? Bo Kamil mówi, że było ok, to nawet promyczek tutaj nadziei taki, te skoki, że rzeczywiście dzisiaj mu te skoki wychodziły dobrze. Czyli było trudniej, rozumiem, w tygodniu. Tak, na początku było trochę trudniej i te skoki coraz lepiej idą. Ja myślę, że nie musimy poprawiać, bo ruch jak na sali, ruch tu działa, tylko potrzebujemy do tego, Kamil potrzebuje do tego więcej tego luzu włączyć i wszystko będzie wyglądać inaczej. Dopytam jeszcze o Jana Habdasa. Często, kiedy bierzecie tego zawodnika dodatkowego na Puchar Świata, kończy się nieco słabszym skokiem ze względu na presję, ze względu na nerwy, a on według Pana jest takim zawodnikiem, którego te nerwy nie dotkną aż tak bardzo w takiej sytuacji, gdyby został zabrany na debiut? To musi sam sprawdzić, tego nikt nie wie, to uvidíme dopiero, jak by vystartoval, to sprawdzi sám sobě, jaké to je vystartovat v Pucháře Świata. Ale muszę powiedzieć, że właśnie przez lato też miał tam presję, bo po pierwszej rundzie w Czolówce i poradził sobie. Na pewno Puchar Świata jest coś innego, ale wydaje się mentalnie ok. Zadowolony jesteś z poziomu tych mistrzostw? Tak, możemy być zadowoleni. Piotr wygrał na skoki na bardzo już dobrym poziomie. Widać, reszcie czegoś brakuje. Dawid też nie może się zrównać z timingiem, bo skoki jak mu wychodzą normalnie wszystko, to właśnie na dużej skoczni skakał najlepiej.